Panowie, witajcie w kolejnym odcinku z Arenek na serwerze Bomba Team. Gramy teraz na Dust 2 Catwalku. No i dobra, lecimy z tematem. Firen tutaj mnie połamał na samym początku. Firen to jest dobry gracz, widzę, że gra też na jakimś smurfie małogodzinnym. Całkiem spoko, dobra. Wardito. Drugi mnie połamał. Ten Catwalk jest taką mapą przypołową trochę. Tutaj dużo zależy od tego, kto pierwszy w sumie wyjdzie, nie? Tak jak tutaj na przykład gość przy kampiu, no. Słabe zagranie z jego strony. Dobra, co tu się klikają? Rexes leci z kosą, no nie wyszło mu to. I like bananas. Na tej mapie chyba jeszcze nie było filmu, więc sobie można polecieć dzisiaj z tematem. Dobra, udało się go zabić. Więc lecimy do góry, do góry. Tej mapy na pewno nie wygram, tak coś czuję. No tutaj słabo gram. Ale może z jakimś fartem uda się wyciągnąć. Zobaczymy, mamy 2-0-2, 0 MVP. Pyk. Ale mi zeskoczył ładnie, wyczuł mnie pięknie w tym momencie. Volume 0 damy sobie 15, żeby tutaj było słychać ich dobrze. No i okej. Nexo. Teraz powinien wychylić. Go w ogóle nie ogarnął, więc już jest po nim, właśnie. Bartorku. Pyk. No kolego, te wyczekiwanie to nie bardzo ci to teraz wyszło. Sensa sobie dam tutaj 1.45, tak jak gram na matchmakingach. Żeby się przyzwyczaić do tego wychylania na daście, nie? Bo na daście tak samo tego catwalka odbijamy. I przeważnie trafia się tutaj gościa, który stoi, więc całkiem spoko. Pyk 4.03. No średnio, średnio. No z tego co tak gram trochę tutaj, to na tej mapie jeszcze nigdy nie miałem dobrych statystyk. I ciężko jest tutaj ugrać. Nie wiem czy widzieliście wczorajsze Winskinsy, był naprawdę epic odcinek. Jak ktoś jeszcze nie widział, to oczywiście zapraszam was do badania tematu. Tutaj prefajeruję. No, Firen tutaj wariat próbuje wyciągać, no ale mu się nie udało. Ma takie same staty jak ja, tak ma więcej VP. No i właśnie, jak ktoś nie widział, to sobie obadajcie, bo była niezła walka o kosę. Kappa. Ale fart, 1 HP w ogóle, co? Co tu się wydarzyło? Jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapy w górę oczywiście, no to teraz możecie pyknąć łapkę i subika. A ja idę się strzelać z Kalm Roman. Ale full auto nie ogarnąłem. O oh, fuck. Masakra. Ani raz go nawet nie trafiłem. Halo? Kantery? Czemu mi na górze pokazało tak bez sensu? Pstryk, pstryk. No 7.05, raid leci do tyłu. Nie mogę przebić się przez te 1950, cały czas się na tym zatrzymuję. Właśnie ciężko. Ogólnie ludzie, dostaję dużo, dużo zapytań co do strony Drake Moon, że niby skamuje. I powiem wam, że moderatorzy na tej stronie mają związek ze skamami. O tym nagram chyba oddzielny film, jeżeli chcecie. Bo jest jakaś masakra, to co tam się wyrabia na tamtej stronie. W ogóle nie jest tak, że jeżeli wygracie jakąś kosę czy coś, piszą do was admini. To pisze naprawdę prawdziwy moderator z tamtej strony. W moim przypadku był to DNK King. Jest to Jordan Knight ze Stanów Zjednoczonych. Gość, który jest moderatorem na Drake Moonie, jest prawdziwym moderatorem, bo wiem, że kilku osobom pomagał, u mnie nawet ze znajomych. Ale próbują skamować i oskamowali też jednego ze znajomych na kosy za 350 euro. Moderatorzy Drake Moona, dlatego właśnie nie wiem, czy mieliście podobne sytuacje. Jeżeli mieliście coś w tym stylu podobnego, to dajcie znać w komentarzach albo odezwijcie się do mnie na fanpage'u.
Bo właśnie chyba chciałbym przygotować film o tym czymś, bo... No bo to jest masakra, nie? Była fajną stroną... Drakemon ogólnie był fajną stronką, ale robi się powoli z tego jeden wielki skam, którego trzeba się pozbyć, żeby jak najmniej ludzie szukali. Czy pozbyć? Nie pozbyć, tylko moderację wymienić, bo to jest nadużywanie, nie? Coś w tym stylu. Polega na tym, że wysyłają ofertę, a w sumie nie będę spoilerował, to ja opowiadał głównie o tym, tylko... Właśnie piszcie, czy chcecie film w Drakemonie. Jeżeli mieliście podobne sytuacje, spróbuję przygotować dla was materiał. I właśnie mam screeny z rozmowy z administratorem, właśnie moderatorem tej strony, który również próbował, no, skamować, ale mu się nie udało. Przeważnie chciał tą kosę moją kupić wiadomością za 400 euro. Kupić ją za 400 euro, bo niby Drakemon nie ma na magazynie skinów, a im jest mega, mega potrzebny, nie? I to już było takie dziwne trochę. I powiedział, że ma ten panel i mi wyśle mi ofertę, jak przyjmę, to mi wpadnie kasa na konto Drakemona, nie? Bo to jest niby jakiś automat. Ja mówię, to ja ci dam słabszego skina i weź mi coś wrzuć, nie? Zobaczymy. To powiedział, że nie, bo to tylko na kosy. I chodziło o to, że to była próba podjęcia skamu. A jest to prawdziwe konto admina Drakemona. Jednego z administratorów Drakemona, ponieważ ma głównego administratora znajomych, jak i również jest dołączony do oficjalnej grupy na Steam Drakemon, którą możemy znaleźć na ich stronie, więc... no uważajcie ludzie, uważajcie na to, jeżeli macie jakieś kosy, żebyście się tego nie pozbyli, prędzej czy później, bo goście tutaj dają czadu. No i dobra. 13.08, no średnie staty mam póki co. Będzie tej kosa jakiś lag w ogóle gościa złapał. Pyk. Miosz. 1900 raid prawie. Nic się w ogóle nie posuwam do przodu, nic cały czas stoi w tym samym miejscu. I ciężko wskoczyć. Fonzo, kolejny kampiący. No jednak nie. Dobra, 3-6, ale do przodu. Na tej mapie ciężko jest ogólnie stwierdzić, kto raszuje, kto kampi, bo to jest za mała mapa, jest tylko jedno wyjście tutaj. Dlatego trudno. Ktoś tu kampi. Właśnie, wyczekiwał mnie, ale mu się nie udało. Ma tego różowego kałacha. Powoli mi się zaczyna podobać. Chociaż te naklejki go szpecą, co gość tutaj ma. Ten Team Envious i... Co to jest to drugie? Nie mam pojęcia. Ładniejszy by był bez tych naklejek. Ale kiedyś mi się nie podobał mega. Był to według mnie jeden z najgorszych skinów do kałacha, ale powoli się do tego przekonuje. Fonzu. Dobra, siadło. Więc elegancko. Pyk, pyk. 17.08. No, staty takie w miarę spoko. Pyk. Niuk, kolejna mapa. Oczywiście, ale fart teraz. Wybierałem mapę i go tak z chwilkę, no teraz może gość napisać, że skampiłem go, nie? Wybierałem mapę i patrzyłem się na to, jakie są do wyboru. Wiele osób klika od razu, wiecie, z automatu jedyneczkę i tyle, nie? A ja to się patrzę i wybieram, jaką mapę chciałbym zagrać. No bo to też, no, ma się te swoje ulubione mapy. 19.08. Całkiem spoczy. Dunvina. Gdzie on jest? Dobra, 3-0 rating do góry. 20.08 staty, więc całkiem spoko. Pyk, pyk. Fajna ta kasa jest. Jak zwiększyłem detale shadera na maksa, to ona naprawdę ładnie zaczęła wyglądać. Co to za jakiś lag był serwera? Czy coś? Chyba tak. Firen. Firen to dobry wariat jest, bez kitu, na niego trzeba uważać. Naprawdę fajnie strzela. Mam jeszcze 2 minuty arenek, czy uda mi się dobić tego rejtu trochę? Czy nie? Pyk. Ale łebek teraz siadł. Ideolo. Wyczekiwał mnie, ale
Taki wcelowany wyskoczyłem. Pik, tapik. I siadło. Firen. Co to ma być? No chodź. O, fuck. To mnie teraz wyciągną. Grzecho. 22.09, no. Siadło, ale teraz to już było taki niepewny frak, już takie full auto przeciągałem, aż mi głowa leciała do dołu, bo myślałem, że się wysypie. No i dobra, ciekawe czy mnie jeszcze dwa razy zabiją. Oczywiście 11. osoba, która mnie zabije, otrzymuje ode mnie skina jakiegoś. To może być Firen, Firen tutaj bije strasznie. Jest tu na lewo. Dobra, siadło. Z lewej, nie? Z lewej zszedł. Mu się udało, dobra. Dunwajna. Full focus. Siadło, siadło. Ile w ogóle fragów udało się wyciągnąć? Jak nigdy tego Dusta Catwalka dobrze nie zagrałem, to teraz jest ideolo, za co no sam siebie podziwiam, kappa, w tym momencie. 15 MVP. Firen. No Firen mnie tu bije, Firen mnie tu bije jako jeden z tych nielicznych. No i okej, ostatni frag, to będzie miał możliwość zawalczenia o niego. Miosz, Miosz będzie mógł zwinąć skina teraz, bo to jest chyba ostatnia rana, 25.010. No i Miosz, jeżeli się do mnie zgłosisz, no to otrzymasz ode mnie jakiegoś skina za 11 killa na mnie. No i jeszcze jednak jedna została, dobra. Grzecho. No, teraz już mnie zaczęli bić pod koniec. Jak dobrze wystartowałem, było spoko. Jak się raz wysypałem, to później już poleciałem z tematu. Dobra, ludzie. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to nic w sumie nie róbcie. Albo tą łapę w dół możecie kliknąć. No i liczę na jakiś komentarz, dla statystyki nawet. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam. Boom!